Dlatego oczywiście, że to jest jasne, że narzędzie dane może służyć do robienia zła i do robienia dobrego. To jest, my to wszyscy wiemy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z okresem w życiu społeczeństwa, który niewątpliwie jest okresem konsumpcyjnym. Nawet nie postkonsumpcyjnym jeszcze. W związku z tym będziemy natrafiać na kolejną barierę, czyli na próbę przejmowania tego narzędzia przez osoby zorientowane konsumpcyjnie. Może tak być. Bądź grupy interesu związane z, przede wszystkim właśnie z biznesem, handlem, a nie ochroną środowiska, czy też opieką nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, nad pakietem klimatycznym, energetycznym itd. itd. Dobrze, to już tak tyle takich bardzo negatywnych rzeczy powiedziałam, że to już chyba wystarczy. Dziękuję bardzo. Za taką negację nie można. Ja tylko celem przypomnienia dodam, że w tym podręczniku można przeczytać, że jako pierwszą tworzoną taką w pełni, nie jako pilotażową, tylko jako pierwszą taką naprawdę tworzoną inicjatywę, europejską inicjatywę obywatelską, uznaje się inicjatywę firmy Glaxo i koncernów farmaceutycznych. Dziękuję i oddaję głos Joannie Mis z Greenpeace. Dzień dobry, nazywam się Joanna Mis, jestem koordynatorką kampanii Stop GMO Greenpeace. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, czym jest GMO, bo jak zauważyłam, w Polsce nie jest ten temat tak znany. GMO to są organizmy zmodyfikowane genetycznie. Gwoli wyjaśnienia, Greenpeace zajmuje się GMO tylko uwolnionym do środowiska naturalnego. Nie jesteśmy przeciwni GMO w laboratorium. Ale teraz przejdę do meritum. Dlaczego Greenpeace wraz z organizacją AWAS w ogóle zajęli się europejską inicjatywą obywatelską? Podjęliśmy to narzędzie, dlatego że zostaliśmy niejako sprowokowani przez Komisję Europejską. Otóż w marcu 2010 roku komisarz Dali, komisarz do spraw zdrowia, po raz pierwszy od 12 lat dopuścił do uprawy kolejną odmianę rośliny zmodyfikowanej genetycznie, ziemniaka Amflora firmy Basf. Do tej pory przez 12 lat można było uprawiać tylko kukurydzę MON810 firmy Monsanto. Komisarz Dali podjął tę decyzję wbrew rosnącemu sprzeciwowi społecznemu wobec GMO, a także wbrew prawu unijnemu, które stanowi, że do uprawy nie może zostać dopuszczona roślina transgeniczna, która zawiera gen odporności na niektóre antybiotyki. Ziemniak Basf zawiera takie geny i uwolnienie do środowiska takiej rośliny było bardzo źle zdefiniowane przez wiele instytucji zajmujących się zdrowiem, lekami. Więc w odpowiedzi na decyzję Komisji Europejskiej organizacja AWAS rozpoczęła zbieranie podpisów podpisów wśród obywateli Unii Europejskiej nawołujące Komisję Europejską do wprowadzenia moratorium na te uprawy i do ustanowienia niezależnej jednostki naukowej, która będzie badała niezależnej jednostki naukowej, która będzie badała wpływ GMO na zdrowie i na środowisko naturalne. W tej chwili organem, który powinien to robić, jest EFSA, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa. Jednak obiektywność tego urzędu była wielokrotnie kwestionowana. Dodam, że wydając opinię na temat GMO,
na których to swoje decyzje opiera Komisja Europejska. EFSA pewnie wydaje w oparciu o badania naukowe sporządzane przez firmy biotechnologiczne, bądź też sporządzone na zlecenie tych firm, więc trudno tutaj o obiektywizm tych badań. AWAS podjął inicjatywę zbierania podpisów. Po 2-3 dniach przystąpił Greenpeace. Wcześniej też myśleliśmy, żeby rozpocząć taką inicjatywę, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy dublować idei, i połączyliśmy siły i współpraca przebiegała bardzo dobrze. Zbieraliśmy podpisy głównie w internecie. W Luksemburgu i na Węgrzech zbiórka podpisów odbywała się też na ulicach. Według zasad Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej podpisy powinny zostać zebrane w ciągu 12 miesięcy. My to zrobiliśmy w ciągu 7. Uzyskaliśmy wymaganą ilość podpisów w 7 krajach, w 12 krajach, przepraszam, czyli o wiele więcej niż zakładają to wymogi inicjatywy. Odpowiedź Europejczyków na tę inicjatywę pokazuje, jak to jest ważny temat. Dała praktyczny wyraz sprzeciwowi, jaki Europejczycy wyrażają wobec GMO. I tutaj chciałabym nawiązać też do tego, co powiedziała moja przedmówczyni, że tak jak w Europie ta inicjatywa świetnie, można powiedzieć, wypaliła, tak w krajach Europy Wschodniej, byłego bloku wschodniego, wypadła fatalnie. I to nie chodzi tylko o Polskę, ale też chodzi o Węgry, Czechy i inne kraje, w których zbieraliśmy podpisy. Do niejako promocji inicjatywy używaliśmy tych samych narzędzi, których używali koledzy i koleżanki z krajów Europy Zachodniej. Była to pierwsza tego typu inicjatywa. Jeśli pojawią się kolejne, czy może to jest sugestia do innych organizacji, które podejmą ten temat, to na pewno trzeba wziąć pod uwagę specyfikę krajów Europy Środkowo-Wschodniej i to, że na promocję tego narzędzia potrzeba poświęcić o wiele więcej energii, czasu, pieniędzy niż na promocję obywatelskiej inicjatywy, Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w krajach Europy Zachodniej. Zebraliśmy tak naprawdę około 1,5 miliona podpisów, z czego wyrzuciliśmy 400 tysięcy, które nie wydały nam się dostatecznie dokładne, dobre, wobec których mieliśmy pewne zastrzeżenia. Podpisy wręczyliśmy w grudniu, 9 grudnia ubiegłego roku komisarzowi Dali. I właśnie wręczenie to zostało połączone z prezentacją obrazu Kurta Wenera. To jest trójwymiarowy obraz, który rozłożyliśmy przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli. Obraz ten prezentuje wieś opartą na zrównoważonej produkcji rolnej. I na obrazie tym wokół tej taką ramkę wymienione są nazwiska wszystkich miliona Europejczyków, którzy podpisali naszą petycję. Cały milion się zmieści? Tak, to są minimalne litery, także to jakoś ten obraz też zwrócił uwagę mediów tym, czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, w jakiej sprawie zbieraliśmy podpisy. Może poproszę o następny slajd. My ten obraz też prezentowaliśmy w Warszawie, jak Państwo widzą, ale to już zupełnie, już przy okazji zupełnie innego wydarzenia. To jak powiedziałam, podpisy i petycje wręczyliśmy komisarzowi Dali 9 grudnia. 15 grudnia bodajże Parlament Europejski przegłosował zapisy proceduralne tego, jak Europejska Inicjatywa Obywatelska ma wyglądać. W wielu punktach
prywatnie przekroczyliśmy te wymogi. I to, co teraz się dzieje z inicjatywą? Komisja Europejska na szczęście nie zasłania się wymogami proceduralnymi i wydaje się, że usłyszała głos miliona Europejczyków. Zresztą jakiś czas temu Europejski Rzecznik Obywatelski też wyraził się, że wyraził się tak, że jest procedowany i powiedział, że byłoby to katastrofą, jeśli podpisy miliona Europejczyków nie zostałyby wzięte pod uwagę. Także to tyle. Mamy nadzieję, że moratorium zostanie wprowadzone. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do żadnych innych autoryzacji GMO, które jest tak naprawdę eksperymentem, które jest produktem nieprzebadanym. Zobaczymy, co dalej. Dziękuję. Prezentacje poszły nam dość szybko, wydaje mi się. Mamy dużo czasu na pytania, więc zapraszam do zadawania pytań naszym panelistom i panelistkom. First of all, I want to say I'm happy that we have one gentleman at the stage. But it's actually 25%. The percentage which should be acceptable by the government. Coming to the main issue. I have one question which is probably very important in Poland, especially, and connected with the potential influence of the local government or national organizations for the whole procedure concerning European Citizen Initiative. My question is such one. Do you have any idea or experience or suggestion what method to be used to structure the deal and to minimize the influence of local government? Mistrust that somebody could misuse it, that the whole idea of the practice of democracy is so much still an unfinished journey. I would also like to say that democracy as such is basically like a mirror for us, which offers us an understanding where we are and how things look like. And if you look into the mirror in the morning and you're not happy with your face, you don't throw away the mirror. Maybe you try to make it a little bit cleaner. And this instrument is obviously something which makes the reality a little bit more easy to understand because it offers more people access to put an issue on the agenda. But it will be really, I think, the task to maybe try to find best practice or to support certain regional and local bodies who have a good record
to show others how can we do that. I myself, in my hometown of Falun in Sweden, we are now establishing a concept to introduce democratic infrastructure for all different levels, because we have just got a new constitution in Sweden which introduces a local and regional initiative right, and we get this European initiative right. So citizens get the possibility to make initiatives locally, regionally, and on the European level. And together you have to make an infrastructure to support that. And maybe we shouldn't be too concerned to only identify the bad things, but to find out who are the good examples and to show others how that can be done. But I think the second big challenge will of course be the national authority to verify signatures. Because I mean, the Greenpeace example shows this has been an initiative ahead of the procedure. It was an initiative to show that it's possible to gather for a problem which most people think it's a problem, to get the support of 1 million people in a very short time. But of course, it was not a formal procedure yet, as we get it now. And I have been in favor of making it a little bit more equal to real voting, than otherwise it's just like a petition. Petitions you can do everywhere at every point. But the citizen initiative is a totally different instrument. It's about that you as a citizen really have to consider, is this something I want to give my vote for? So that's a different thing than just to say, protest list, we are against that. So I think it will be important for the civil society in Poland to be very conscious about what does the national authority do with this verification and certification. Are they making new hurdles? Or are they, on the other side, very open to it? That would be something which every country and every civil society will have to address. Marek Malinowski, Demokracja Bezpośrednia PL. Na jakim etapie legislacyjnym jest obecnie inicjatywa europejska? Sorry, I was on the wrong, it was shifting from 5 to 6. Can you say that? Na jakim etapie legislacyjnym w instytucjach unijnych jest obecnie inicjatywa europejska? The question was on which stage actually is the European European initiative when we are talking about the whole procedure in the European Union, we know that we have an institution in the treaty, but what is the further step? Yes, I mean it's the regulation on the European Citizen Initiative came into force on April 1 this year. So the whole procedure, the whole legislation about it is set, and it's agreed, and it's in force. And in this regulation it's written that now, from April 1, 2011, there are 12 months of time to implement this into national legislation when it comes to this role of the national authorities to be the controlling mechanism for the signatures. Because the problem is we don't have a European voter register. When it comes to European elections, it's also the national member states who are conducting the elections. It's not the European Union. So that's the same for this European Citizen Initiative. There is a certain role for the member states. And this has created a certain problem, because maybe there will be some member states like Austria who want to check every signatures. Other member states will say, we just make a sample control of the signatures. We just look on 5% and then we count them out of them. So we will have different different ways of verifying, and that this will possibly create an uneven access
to this right. And also at this point we can see 10 million people in Europe, citizens of Europe, are not eligible to sign because they are living outside their country and their country is not accepting signatures from people outside. So we have these type of problems which are now under examination, and on April 1, 2012 you will be able to register first citizen initiatives. And of course it will be interesting to see which will be these first citizen initiatives, because many people will try to be the first one. Was that what you asked? Yes. Yeah, okay. Yeah, I have two questions. The first, Margot Schatter mentioned the commercialization, the danger of commercialization of an ECI. I see that danger as well, not only ECI, but even if you look at some parties, they are pocketed by oligarchs or by business people, not only in East Europe, but also in the West. If you look at Berlusconi's party in Italy, for example. So I really see a danger there. So my question, maybe Bruno can answer it, is how the financial regulation, the transparency of the initiators is planned. There is some transparency required. How could you try to minimize the risk of such an initiative being just an instrument for business tycoons? So that was my first question. My second question, Joanna said that the GMO initiative had less impact in East Central Europe than in West Europe. So that leads to the question of media access, because I think it's very important in order to get it successful as a pan-European instrument. You also have to look at the state of the media democracy in the various countries. And there I see also a lack. For instance, we have a red-green coalition in Vienna now since last years, and we negotiated with the social democratic mayor in Vienna also the European politics of the city, and we asked him, as one of our demands, most of our demands were met, but this demand was not met. We said when the European Citizens Initiative is coming into being in Vienna, it would be fine that the official media of the city of Vienna, there is a newspaper, there is a part of a local TV, etc., that they give some kind of media coverage, maybe advertisement or whatever, to an initiative in order to get a discussion on it. And he very much disagreed and he said, no, I never will do that, you can forget that. So it was not possible to get him to support this. So I think in countries with a less developed media democracy, maybe the European Union can also somehow contribute to a better media coverage of ECI, if an ECI agrees, be it to an advertisement or be it to some kind of European minutes in national TV stations or whatever. Are there any consideration about having steps in that direction? Yes, I can say something. First, maybe 20 minutes ago, the motor stations in Italy closed, and it looks like that Berlusconi lost three times this weekend. The first valid referendum since 1995, and you have to think about, I mean, in Italy they have this crazy rule, as you have here in Poland, that if not 50% of the people go to vote, it's not valid, the vote. And what is the result of that is that Berlusconi, since he has come into power, always said, don't go to vote. So the boycott people have basically won all these votes in the last 15 years, and now obviously this time after 16 years seems to be over, hopefully. So that's a good sign. But
it's clear. I mean, we, and you have also very much underlined that. I mean, we are living in a time of economization and consumeristic ways that it has become very very comfortable for those in power to say, just buy our product, we are producing, you are the consumers, and you can choose between Pepsi Cola and Coca-Cola. The problem is if you don't like cola, what do you do then? And that's a problem of this type of, let's say, top-down indirect democracy we are living in. And of course, direct democracy is not immune to these risks, but it still offers another approach to the way how to communicate, how to initiate. It offers the basic right for people together to become a force, to become an active actor. And it's all about becoming active, this type of initiatives, because it's not the shortcut. It's not just possible to buy such an initiative. You will still have to be able to convince at least 1 million people to sign. And it will not be something you can do as a reaction to something in a few days. You will still have a several year process. So I'm not so sure that the big money is really in necessity of this type of instrument. It's maybe not so attractive to them than many other ways of lobbyism and big action. So I'm not sure that the Berlusconi type of politician will use this European Citizen Initiative so much. But who knows? I mean, of course. But to kill a good one, maybe. But yes, of course. I mean, I think that we cannot say, I mean, it will be accessible to everybody, that's clear. But because it's an agenda setting tool and it's so much created as a minority right to put something in the agenda, so I'm not so sure that the public media and the European institutions would welcome or would validate an initiative coming so clearly from economic interests in the same way as it would come from, let's say, a minority groups around Europe. I think the quality of the initiative, how many states you get support, which type of organization is behind, will be quite important, because it's still not something we can, with this initiative, we cannot force a decision. We can propose a new idea. So in that way, the quality of the whole process will be quite important for the outcome. So hopefully the media will play a positive role in that, in a way that they will find it attractive to see, because the media very often criticize Europe for being not democratic, for not being citizen friendly. So this instrument is obviously giving us a chance to change this and to show things around Europe which we haven't seen yet. So I think so it would be useful to have supportive structures like that. The public media, for instance, would give people who are doing this type of initiatives some space, would give initiatives which are able to get 1 million signatures to give, for instance, a free half an hour of reporting. Hopefully, but it's hard to legislate about this stuff. I mean, we know from other countries like Ireland, where there has been referendum committees which are making 10 points in favor, 10 points against, it becomes very boring. So the whole thing doesn't really touch people anymore when it becomes a formalistic administrative structure. So in a way, it will be much to the fantasy and the idea and the convincing power of those making this initiative to make it a success. But of course, we need some forms of support. The question is, how exactly, and maybe this is different from country to country. But you have maybe also, through you, bring this initiative and others' experiences, so this is how. Czy można tytułem takiego komentarza, władza Berlusconiego nie trwała tylko ostatnich 16 lat. Telewizja Berlusconiego powstała 30 lat temu. Lelo Mora towarzyszy Berlusconiemu od lat 40 jako jego doradca medialny. Myślę, że rozwiązanie, które polega na tym, iż będziemy tworzyli własne media w obrębie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, bo w pewnym sensie tak zrozumiałam też to, co pan przed chwilą powiedział,
no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Znaczy my mamy w Polsce takie stwierdzenie, nie palcie komitetów, nie palmy komitetów, twórzmy własne. Odnosi się to także do mediów i rzeczywiście, jeżeli chcemy coś nowego powiedzieć w tej młodej demokracji, niejednokrotnie musimy tworzyć własne tytuły, własne źródła informacji. No ale to też powoduje eskalację takiego zjawiska, która z kolei powoduje zatracanie się wartości tych kolejnych tytułów, które mówią, tak? Czyli pojawia się to pytanie znane ze świata mediów, who makes the news? Kto jest nadawcą informacji, kto za nim stoi? I czy to rzeczywiście zostało wytworzone w ramach demokratycznych procedur i ma przynieść nam, obywatelom i obywatelkom, jakąś korzyść. Więc tutaj ta współpraca z mediami rzeczywiście wydaje się jedną z kluczowych kwestii. I chciałabym zwrócić uwagę na wielką trudność z pewnymi tematami, bo nie tylko o genetycznie modyfikowanych organizmach polskie media nie chcą pisać w ogóle. Zarówno publiczne, jak i komercyjne, ale jest mnóstwo takich tematów, które nie wchodzą do agendy publicznej. Na przykład dyskusja energetyce atomowej kompletnie jest niemożliwa do przeprowadzenia, jest jednostronna, zmonopolizowana. Śmiem domyślać się, że inicjatywy europejskie będą dotyczyły tematów przyszłości Europy, czyli będą związane ze zrównoważonym rozwojem. I właśnie taką tematyką jak ochrona środowiska, genetycznie modyfikowana żywność, polityka energetyczna, pakiet klimatyczno-energetyczny. Nie chcę powiedzieć wyłącznie źle o nas, ale to, czego brakuje w mediach polskich na wstępie, aby podjąć te tematy, to wiedza dziennikarzy, właściwie nie wiedza dziennikarzy, brak języka opisu tych wszystkich zjawisk, wiedzy na ten temat i szukania źródeł tej wiedzy. Znaczy ignorancja jest tak daleko posunięta, a my jesteśmy ofiarami niejednokrotnie tej ignorancji. Dobrze, niestety pytanie, Darek Szwed. Tam był ktoś. Ja mam pytanie, jedno do pana Duma. Czy w momencie, kiedy była uchwalana praca nad tą inicjatywą i ten proces zbierania głosów przez Greenpeace, czy w jakiś sposób wpłynęło to, albo czy trudności, czy było rozważane? Drugie pytanie, czy jest jakiś mechanizm samosprawdzania tej inicjatywy? To znaczy, czy co jakiś czas, co jakieś 2-3 lata na podstawie tych już wniosków i całego tego procesu, który będzie przechodził, będzie on jeszcze analizowany i może będą do niego prowadzone poprawki. To jest pierwsze pytanie. A do pani Janny Miś mam pytanie, czy w Europie Wschodniej, gdybyśmy zastosowali kryteria dzisiejszej tej inicjatywy europejskiej, obywatelskiej, czy które z tych krajów w ogóle kwalifikowałyby się? To znaczy z całej tej puli krajów, gdzie były zbierane podpisy, to GMO, które z krajów Europy Środkowo-Wschodniej spełniłyby te kryteria i czy w ogóle te dane nie istnieją. Yes. Since this European Citizen Initiative was established as a principle, and that what happened during the European Convention of the Constitution in 2002-2003, since then, many organizations have, in a way, addressed their campaigning idea towards this instrument. Because, of course, this 1 million is just a nice number, you know. I mean, it fits so well. It's in a way, a good symbol of a relevant issue in Europe. Still, it's 0.2% of the eligible voters. So it's not an enormous amount, but it's an amount which counts. And in the handbook, you can see there is a list of such pilot initiatives, 25 at least,
we have identified who tried to use this idea of the European Citizen Initiative. And another very famous one was very in the beginning was the idea of limiting the seat of the European Parliament to just one place, the one seat initiative. And I mean, what they showed is that, of course, the necessity to use the internet, to use electronic gatherings very powerfully. What they showed also is that you have to be multilingual in approach. You cannot just have a French or a German or a Polish initiative. You need to be multilingual, which is very important. But aside from that, you can see that just a few, three, four such pilot initiatives have really reached the 1 million signature goal. But that has, of course, to do that procedure hasn't existed. If you announce to have a European election, you cannot just have an election for yourself 2 years ahead. So in that way, I have also been a little bit skeptical and critical about the Greenpeace initiative to try to say this is already the same form of initiative we will have. I mean, I would recommend to Greenpeace to really do a European Citizen Initiative under the procedure, because then you have to register, you have to test everything, you have to have this formal form where you can sign, where you have to have certain criteria, how to identify and to verify. I'm sure that would be possible for the GMO initiative, because we have seen such initiatives all over Europe. Switzerland, in fact, there has been a popular vote to ban GMO votes because of a citizen initiative. So it's a typical issue where I'm sure you will even get much more than 1 million signatures. So in that way, I think it was good that we had all these pilot initiatives, but it's not the same as the future initiatives from April 1, 2020.